Dzisiaj wpadłem na taki nietypowy pomysł, żeby cofnąć się do źródeł, żeby cofnąć się do tego, co działo się prawie 2 lata temu. 2 lata temu, co prawda będzie dopiero na początku maja, ale to dobry pomysł właśnie, żeby sobie odświeżyć pewne tematy, bo na początku maja wybieramy się do Rowin, na Półwysep Istria i potem na jedną z wysp, o których wspominałem już wcześniej w moich filmach. To jest taka nostalgiczna podróż do mojego pierwszego filmu, o którym pomyślałem, że warto obejrzeć jeszcze raz, ale tym razem z wami tak bardziej bezpośrednio i trochę tak jakby go skomentować z perspektywy czasu, zobaczyć co się zmieniło, zobaczyć jak ja będę odbierał ten materiał. Ja już domyślam się, jak ja będę odbierał ten materiał. Bo kiedy wracacie do swojej twórczości gdzieś tam z przeszłości, to często czujecie zażenowanie i w ogóle jakiś taki może nawet wstyd, ale ja bardzo lubię te stare materiały, znaczy przynajmniej mam taką nadzieję, że dam radę to obejrzeć razem z wami. Jak to się wszystko zaczęło? Zapraszam. Jest 29 marca 2022 roku. Co widać, jestem gdzieś nieopodal lasu. A po co o tym wszystkim mówię? Ponieważ wybieram się na 5 tygodni do Chorwacji, żeby zasmakować tak zwanego workation, będę wybierał się swoim autem. Oczywiście widać, jak bardzo spięty byłem, bo tak naprawdę ten pierwszy vlog, od którego wszystko się zaczęło, kiedy jeszcze myślałem, że faktycznie pojadę tylko tam na 5 tygodni, był takim vlogiem testowym. To był film testowy, który miał sprawić, żebym ja sobie potem zobaczył, jak ja się w ogóle czuję, mówiąc właśnie do kamery, więc byłem tutaj spięty jak agrafka, bardzo zestresowany, ale potem pomimo wszystko, kiedy zobaczyłem to w domu, stwierdziłem, że w sumie to jest warte, żeby puścić to w świat, żeby to był faktycznie początek, że nie będę nagrywał tego drugi raz, bo tego się obawiałem, chociaż obawiałem się, że w ogóle trafi to do szuflady i nigdy nie użyję światła dziennego, ale stało się inaczej, no bo przecież teraz jesteście tutaj z nami. To był jeszcze samochód, którym jeździłem wtedy, który objechał Chorwację wzdłuż i wszerz, który zrobił tam naprawdę ładnych kilkanaście tysięcy kilometrów. Tak myślę, tak mi się wydaje. A może i więcej niż kilkanaście. Ciężko powiedzieć, który już trafił w inne ręce, no bo właśnie autko się zmieniło, więc za te kilkanaście tygodni już będziemy jechać zupełnie inną maszyną, ale o tym to dopiero w filmach z wyjazdu, którą możecie zobaczyć tutaj i o którym opowiem trochę więcej, ale najpierw opowiem wam, dlaczego, skąd w ogóle taka idea powstała. Jako introwertyk polecono mi, żebym nagrywał vlog, bo doskonały pomysł. Jest to podobno dużo łatwiejsze niż po prostu spotykanie się z ludźmi i rozmawianie z nimi face to face. Chociaż wszyscy uważają mnie za osobę bardzo towarzyską, bardzo socjalną, aczkolwiek nigdy się tak nie czułem i dlatego postanowiłem zmienić coś w swoim życiu i troszeczkę przewartościować pewne rzeczy. To się pozmieniało. Zmieniam się właśnie na 5 tygodni na Bałkany, a żeby pożyć tam trochę dłużej niż na takim typowym urlopie, gdzie po prostu na 2 tygodnie czy tam na tydzień się wybierasz, nie wiem, zwiedzasz, leżysz na plaży po prostu i w ogóle i chcę połączyć to po prostu i z pracą i z urlopem. I to się udało. I to był naprawdę bardzo dobry pomysł, chociaż jeszcze wtedy, żeby ktoś mi powiedział po prostu, że tam zostanę nie tylko na dłużej, bo chociaż to był taki plan, żeby zostać na dłużej, to właśnie info dla tych, którzy są może pierwszy raz tutaj, którzy się tutaj znaleźli, to właśnie mieszkałem w Chorwacji przez prawie 2 lata w swoim życiu. I cóż, no gdyby ktoś mi wtedy to powiedział, to tylko postukałbym się w głowę, powiedziałbym, że to jest raczej niemożliwe i tak naprawdę wtedy to był też taki specyficzny moment w roku, że ta wiosna niby się zbliżała już takimi dużymi krokami, ale ciągle było mokro, zimno, nieprzyjemnie. I ja bardzo czekałem na ten moment, bardzo czekałem na te 5 tygodni, żeby w końcu właśnie rzeczywiście zobaczyć, czy to jest w ogóle możliwe z mojej perspektywy. Zapraszam was do oglądania. W planach jest też coś więcej. W planach, prawdopodobnie kiedy to oglądacie, chociaż teraz, kiedy to nagrywam, jest koniec marca, może będzie już po całym wyjeździe, po spełnieniu całej wyjazdu. Tu w ogóle był glitch audio, glitch dźwiękowy, którego ja nie zauważyłem i tak wrzuciłem to na YouTube. Będziecie mogli też poczytać bloga, na którym to też będą właśnie umieszczone te materiały. Zanim jednak...
blog nie powstał, to znaczy powstał, ale szybko się skończył, ale zamiast bloga jestem w ostatniej fazie pisania książki Obudź się i żyj w Chorwacji, właśnie mojego autorstwa, o mojej drodze do Chorwacji, o życiu w Chorwacji, o samej Chorwacji, o moich doświadczeniach, o moich przeżyciach, dlatego zapraszam, bo już niedługo właśnie na tym kanale będzie więcej właśnie o tej książce, być może na następnym filmie w końcu opowiem właśnie o niej więcej. Troszeczkę z tym tematem zwlekam z prostej przyczyny. Po prostu chciałbym mówić o tej książce więcej, kiedy ona będzie już prawie gotowa, a tak się składa, że ona jest już właśnie gdzieś tam dość blisko końca. Nie będzie obsługów, prawdopodobnie będzie dostępna już w marcu 2024 roku, więc trzymajcie kciuki i czekajcie cierpliwie, bo to już niedługo. Idziemy dalej. Chcąc zachować po prostu pełną chronologię, chciałem wam opowiedzieć, dlaczego jadę tam swoim autem i dlaczego jest to dla mnie ważne. Bo nienawidzę komunikacji publicznej. Zwłaszcza przy obecnych cenach paliwa. Dlaczego nie wybrałem przelotu samolotem, a więc zaczynamy. A teraz stop. Zanim zacznę zanudzać o swoim samochodzie, a wiecie, że jest on dla mnie naprawdę bardzo ważny. Wiem dokładnie, po co tu przyszliście, a raczej nie przyszliście, bo przecież i tak oprócz moich znajomych nikt tego nie ogląda. Ja naprawdę nie sądziłem po prostu, że uda mi się zgromadzić taką dużą publikę liczoną nie tylko tak naprawdę w subskrybentach. Za każdą subskrypcję dziękuję oczywiście, ale też liczoną ogólnie w wyświetleniach, bo niektóre z tych filmów na tym kanale sięgnęły nawet 50-80 tysięcy wyświetleń. Więc to jest niebywały sukces, określony oczywiście ciężką pracą, z której za bardzo nic nie ma oprócz satysfakcji, ale to jest już dużo. Jeżeli coś robi się dla satysfakcji, to jest już naprawdę dużo. Tutaj oczywiście próbowałem być śmieszny, montowałem jeszcze w innym stylu. Tak naprawdę jeszcze nie wiedziałem, kiedy zaczynacie coś robić nowego, po prostu no to musicie odnaleźć samego siebie, odnaleźć jakiś sposób właśnie na przekazywanie czy obrazów w treści wizualnych, czy audio, jakieś nagrywanie gdzieś tam z tła i w ogóle, więc no trochę jednak z zażenowaniem mi się to ogląda, ale nie aż tak źle, jak myślałem. Mięso. I wcale nie mam tu na myśli... No, tu jest kilka dziwnych żartów, więc pozwolę sobie jeszcze minut. To jest dla tych, którzy przyszli tu po lazurową wodę i przepiękne chorwackie widoki. W ramach przebitek przedstawiam materiały, które udało mi się nagrać podczas moich wcześniejszych... Też tęsknię za tym widokiem. Miłego oglądania. A więc Mitsubishi Galant. Rocznik 2001. Silnik. Trochę tęsknię. Kombi, jak zresztą widzicie, nazywam go. To jest taki etap, w którym opowiadam bardzo szczegółowo o samochodzie, właśnie którym się wybieram i dlaczego go lubię, dlaczego go tak bardzo cenię i tak dalej, i tak dalej. Jest trochę żartów o rdzy, chociaż to akurat śmieszne nie było, bo faktycznie te modele borykały się i borykają się, przynajmniej jeszcze te, które jeżdżą i które nie uległy biodegradacji, miały z tym problem. Więc też pozwolę sobie tak jakby przewinąć ten moment. Może nawet w bagażniku nie posprzątałem przed chwilą, to jest jakaś masakra. Jeśli będziecie chcieli, to po prostu zapraszam do pierwszego filmu, jeżeli jesteście zainteresowani tym autem. Bo kiedy już przestanę teraz opowiadać, to już wrócę tak jakby do samej opowieści, właśnie skąd i jak jadę i dlaczego. Piękne, prawda? Boże, i tu jest syf. Obiecuję. To prawda, pan był syf. No, i tak to mniej więcej wygląda. Właśnie. W ogóle jaki poważny youtuber, w sensie to wtedy nie byłem ani youtuberem, ani poważnym człowiekiem, ani poważnym youtuberem, w sumie poważnym człowiekiem nadal nie jestem, ale kto normalny wrzuca taki materiał do sieci? Przecież ja powinienem się wstydzić, że był bajzel w samochodzie, ale to wszystko było naprawdę na zasadzie freestylu, więc jakby da, YOLO. Jeżeli chodzi o autko. No, to teraz w zasadzie wyjeżdżamy z pasy za pięć. A skąd dokładnie? No to muszę powiedzieć, że z kawałka takiego lasu pod miastem. Poprawię sobie tego mikrofonu. Wróciłem do Polski. A pod jakim miastem? Ale... Jest to Białystok? Nie do Białegostoku. Aktualnie mieszkam we Wrocławiu. Mieszkam sporo kilometrów. Pozdrawiam wszystkich z Wrocławia. Dokładnie gdzieś tam sąsiadów. Jest mniej więcej plan podróży, jak się do niej przygotowuję. Na pewno jeszcze... To jest uśmiechnięty ratusz w Białymstoku. Wpiszcie sobie w Google. Natomiast sporo kilometrów przede mną i rozłożyłem sobie drogę na raty.
pomimo że za pierwszym razem, kiedy jechałem samochodem do Chorwacji, jak się domyślacie, no z Białegostoku jest trochę dalej niż z południa Polski. A teraz będzie trochę bliżej. Te dwa dni, pierwszego dnia przejechałem 1300 km w ciągu 13 godzin i kolejnego dnia, nie pamiętam ile kilometrów już łącznie, ale w ciągu 5 godzin. Było to dosyć ciężkie. To właśnie opowiadałem o mojej pierwszej drodze samochodem do Chorwacji, jeszcze zanim właśnie zrobiłem ten 5-tygodniowy trip. I rzeczywiście z Białegostoku gdzieś tam do Dalmacji miałem właśnie 1800 km i zrobiłem to na dwa strzały, wyjechałem bez zmiennika. I potem właśnie, kiedy też jechałem kolejny raz, no to właśnie tak myślałem, że może czy na 3 dni na przykład to rozłożyć, z racji tego, że okej, fizycznie jest to możliwe, żeby to zrobić w 2 dni. Taką trasę, ale z kwestii też bezpieczeństwa też rozważałem właśnie rozbicie tego na 3 dni. Dlatego uznałem, jako że będę jechał sam, bez zmiennika oczywiście, rozłożyłem sobie to na 3 dni, także teraz opowiem wam, mam nadzieję, no się wydobędę kruszyki, oczywiście z tylnej kieszeni. Kompletne nieprzygotowanie. Opowiem wam, Białystok, jaki mam plan na tę podróż, a przy okazji sprawdzimy, czy mój zbyt głośny, bo wypalony wydech da radę ogarnąć nagrywanie po prostu podczas jazdy, bo z tym może być różnie. No i było różnie, faktycznie było głośno. Ale wracając, rzeczywiście ja tę trasę rozłożyłem na 3 części. Pierwszego dnia z Białegostoku dojechałem na południe Polski, gdzieś tam w okolicy Żywca, jak dobrze pamiętam, tam miałem nocleg. Potem drugiego dnia właśnie dojechałem do północnych rejonów Chorwacji, gdzieś tam w górach miałem nocleg i dopiero trzeciego dnia dojechałem do Makarskiej. Uważam z perspektywy czasu, że to był dobry wybór, właśnie niemęczący, pozwalające na jakieś takie dojechanie w miarę komfortowy sposób. To jeszcze było połączone z długim weekendem majowym, więc nawet nie musiałem do tego brać dodatkowego wolnego w pracy. Chociaż nie wiem, może i faktycznie wtedy brałem jeden dzień. No ale dygresja. I mam nadzieję, że będzie to możliwe, bo nie wiem, czy w ogóle zdążę zmienić ten wydech jeszcze. Nie zdążyłem. Więc przekonajmy się. Miałem najgłośniejsze V6 w dzielnicy i w całej Chorwacji. Bardzo, także ciśniemy. A to klimatyczne. Jeszcze w 20 roku. Jechać będę przez Węgry i Słowację. Tutaj opowiadam właśnie, z którym będę jechał, więc też myślę, że to przewiniemy już. Natomiast wybór, dlaczego w ogóle przez Słowację i Węgry, to po prostu dlatego, żeby nie pokonywać tej samej trasy drugi raz, żeby po prostu poczuć coś nowego. Nie jeździłem jeszcze przez Węgry, więc dlaczego by nie spróbować? I faktycznie pojechałem przez Słowację i Węgry pierwszy raz. Potem też wracałem w ten sam sposób. Jeszcze raz jechałem do Chorwacji w ten sam sposób i nie żałowałem, pomimo że to była trasa, która zajmowała więcej czasu. Była dosyć komfortowa. Była dosyć komfortowa z tego powodu, że więcej działo się na trasie, było mniej autostrad, więc jakby uwaga była skupiona ciągle na czymś nowym. Na autostradach jest trochę nudniej, ale teraz powiem szczerze, że z perspektywy czasu raczej będę już cały czas trzymał się trasy przez Czechy, Austrię i Słowenię ze względu na szybkość i wygodę. Być może trochę większe koszty, bo było trochę droższe winiety, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. No, teraz usłyszycie troszeczkę fałszustkę. Często nie wiedziałem, co gadać, ale po prostu płynąłem z tą rzeką. Po prostu też widokowo wydaje mi się, że po prostu Słowacja i Węgry będą trochę przyjemniejsze w takim eurotripie samochodowym. Poza tym jest to trasa troszeczkę dłuższa, ponieważ wydaje mi się, że łącznie przez te 3 dni będę potrzebował jakieś 19-20 godzin na pokonanie tak całej trasy. Wybieram się do Dalmacji Południowej. Specjalnie też wydłużyłem troszeczkę tę trasę, ponieważ poprawki chcę jak najdłuższy odcinek, już będąc w samej Chorwacji, pokonać właśnie nad samym morzem. I w ten sposób właśnie przejechałem przez taką środkową część, bardziej północną część, przez górę, dojeżdżając do miejscowości Senni i stamtąd właśnie na południe ruszyłem już jadrańską magistralą aż do Makarskiej, w międzyczasie zatrzymując się w dwóch chyba miejscach gdzieś tam jakichś widokowych. Polecam jazdę jadrańską magistralą właśnie poza sezonem jako doświadczenie. W sezonie polecam unikać, jeśli nie musicie tamtędy jechać, bo ruch jest na tyle gęsty i wzmożony, że to nie jest zbyt komfortowe doświadczenie. Dlatego
tutaj podróży liczy się nie tylko dotarcie do celu, nie wiem, jakieś wygodne czy coś takiego, tylko po prostu, żeby to była przygoda, żeby poczuć, że w ogóle robię jakiegoś fajnego tripa europejskiego, więc na tym chcę najbardziej się skupić. Jaki mądry gość! Niesamowity. A jeżeli chodzi o podział trasy, planuję pierwszy nocleg. No i to właśnie się potwierdza to, co mówiłem. Będzie to okolica miasta Karlowacz bodajże. Prawdopodobnie tam, gdzie piwo robią, tak, które lubicie. Z tym słynnym piwem Karlowaczko. Te same myśli, ten sam tok myślenia. W sumie jest zwykłym sikaczem. Wciąż tak uważam. Sentyment jest taki, że jak się jedzie do Chorwacji, to się pije Karlowaczko, bo się wtedy kojarzy z Chorwacją. Prawda jest taka, że to jest najzwyczajniejsze piwo w świecie. Tak czy siak, już w Chorwacji będę miał właśnie drugi nocleg i tam będę sobie się przygotowywał, spokojnie odpoczywał przed trzecim dniem i to będzie 1 maja. W sumie tak naprawdę majówka w Chorwacji, spoko, przypadek. Dużo naszych było rodaków. No i właśnie ostatniego dnia będę już jak najdalej trzymał się od autostrady chorwackiej. A oczywiście pewien kawałek przejadę autostradą, bo tak się składa, że kiedyś próbowałem właśnie, jak za pierwszym razem jechałem do Chorwacji autem, żeby właśnie ominąć autostrady, żeby zobaczyć, jak wygląda Chorwacja poza właśnie autostradą, no bo wszyscy wybierają autostrady, bo jest szybciej do celu i bla bla, i to jest wszystko oczywiście zrozumiałe. Obrałem taki kierunek bocznymi jakimiś drogami, jakimiś takimi, nie wiem, drogami naszych polskich krajówek, ale okazało się, że w sumie podobnie jak w Polsce, miejscowość na miejscowości, ograniczenia prędkości, 50 na godzinę, 70 na godzinę, znowu. Jeszcze nie pojechałem, a już maruzę. Więc to nie było komfortowe. To był Polak. Ten był też zmęczony i po prostu chciałem jak najszybciej dojechać do celu i sobie po prostu odpocząć. Tym razem chcę do tematu podejść właśnie troszeczkę inaczej i mam nadzieję, że będzie warto. A tymczasem kończę z aut. Bardzo dobrze, że kończysz, bo troszeczkę jednak ciężko się to oglądało. Nie no, żartuję. Nie oglądało się ciężko. To jest taki powrót do przeszłości, który był warty w ogóle jego wykonania, żeby spojrzeć gdzieś tam z zupełnie innej perspektywy, właśnie z perspektywy czasu, jak tworzyłem te filmy, w jaki sposób je na przykład montowałem, o czym opowiadałem i też w jakim stylu mówiłem, bo faktycznie początkowo bardzo trudne było mi otworzenie się przed kamerą. Wciąż czasami nawet mam z tym problem, kiedy mam na przykład gorszy flow, gorszy dzień, to na przykład nie wiem, jestem w fajnym miejscu, ale nie chcę nagrywać, nie mam ochoty, nie chcę się gadać do kamery. Ale dalej do kamery gadam, tak jak dzisiaj, a już niedługo właśnie na tym kanale będzie więcej filmów. Już myślę, że właśnie nie tylko o mojej debiutanckiej książce Obudź się i żyj w Chorwacji, ale też związanych właśnie z naszym wypadem na Półwysep Istria. Już niedługo, bo wczesną wiosną, więc mam nadzieję, że stamtąd też będzie jak najwięcej filmów już właśnie typowo chorwackich. Być może też, nie wiem, z planowania drogi, jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu, czy jesteście zainteresowani w ogóle takim kontentem. Może z poszukiwania też miejsc, bo o ile zatrzymujemy się na początku właśnie na Półwyspie Istria, to potem też planujemy spędzić trochę czasu na którejś z wysp i właśnie tak jak w poprzednim filmie wspominałem, rozważamy w tym momencie Kirk, Pak, Cres albo Raw. Ale jak zobaczyłem, że na Rawie jest dużo piaszczystych plaż, a nie kamienistych, ja bardzo lubię kamieniste plaże, to tak w sumie zaczynam się zastanawiać w ogóle. I w ogóle Cres mnie bardzo ciekawi. Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś z was, widzów, był właśnie na wyspie Cres. Ja bym bardzo chciał teraz prosić wszystkich widzów, którzy dotrwali do tego momentu i byli na Cres, albo rozważali wypad na Cres, żeby dali znać w komentarzu, co wam się podobało, jeśli tam byliście, albo dlaczego rozważaliście ten kierunek, jeżeli nie byliście, ale mimo wszystko myśleliście, że to jest dobry pomysł. Ja tymczasem bardzo wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie. Bok!